Siema, siema, ozdóbka z tej strony. Kurde, pokażę wam, jakie piękne słońce. Jaram się. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, bo ten widok jest rajem dla moich oczu. Po prostu kocham słońce, zachody i nieważne gdzie. Nawet może za budynkiem zachodzić, jak teraz. Nie muszę się lansować, że to jest... Zaskoczę pewnie też. Patrz, kurwa! Pała jeszcze, pała jeszcze. Muszę przyznać ci fakt, mam na ciebie ochotę. Wyglądasz bardzo dobrze. Siema ludzie, mam teraz zajebisty kawałek. Pewnie, że znajdę czas. Przekonuj pole, przeczytam mocno. Przeczytam mocno, jak mi pomogę. Zmierzam. Róbcie to, co czujecie tu, a nie to, co wam ludzie kurwa mówią w koło i wam na zasadzie, dlaczego masz być inny, a dlaczego mam być kurwa taki sam, jak wy wszyscy.
nosiłem Irokez w momencie, kiedy Irokez nie był modny, nosiłem kiedy był modny, później nosiłem kiedy geje nosili, co się każdy ze mnie śmiało, ja jestem hetero, ale mówiłem, dobra, myśl sobie co chcesz, noszę teraz. Teraz postanowiłem sobie zmienić fryzurę na taką, zobaczycie, odjechaną znów i też będą mówili, o kurwa, ale to nie jest modne. Wyjebane mam. Nie mam być modne, mam się dobrze z tym czuć. Ja, a nie inni. Nie inni. Co mnie obchodzą inni. I zaraz powiedzieć, o kurwa, jaki frajer, Ale taka jest prawda. Jeżeli umiem dbać o siebie, umiem kochać siebie, umiem o tym mówić, to znaczy, że już jest dobrze. A te zakompleksione, kurde, pozery warszawskie, które na przykład ostatnio gościa spotkałem na Mariwilskiej, słuchajcie, prawie nogi połamał, bo go widywałem w klubach tych właśnie, kurwa, sterydem w ogóle tego macha ćmigłem, co ty pierdolisz, tak sobie pomyślałem. Za każdym razem tak myślę, jak ktoś mi mówi takie pierdoły, to zawsze myślę, co ty pierdolisz. Założyłem grupę Bad Boysów, zwiedziłem cały świat. No nie, przepraszam, jeszcze w Stanach nie byłem z ekipą. Teraz właśnie planujemy skoczyć. Też wszyscy mówili, że nie da rady. Dało radę. A gość kupował podróbę, która normalnie chyba w sklepie kosztuje 50 tysięcy, on kupował za jakieś tam 300 zł po to, żeby pojechać na przykład do Expo albo gdzieś i się przelansować. Okulary, kurde, Ray-Bany po 20 zł złote. Wiecie, to jest... Po co? Kurwa, po co? Oszukujesz sam siebie i oszukujesz ludzi. Rób to i się nie przejmuj. Jeżeli nie stać cię na coś, to o tym mów. Nie musisz być pozerem. Ja pochodzę naprawdę, nie przelewało mi się w życiu i nigdy nie kozaczyłem, nie robiłem siebie ura, bura, ksiądz wichura, bo nie zacząłem się układać, zacząłem zarabiać pieniądze, ale zobaczcie, też nie błaznuję. Jadę właśnie, każdy pyta, jakim autem jadę. Jadę teraz Toyotą z 98 roku. Jest oklejona w Bad Boysów, jest zrobiona fajnie. Dlaczego? Bo ja zawsze lubiłem stare auto, że wiecie, biegi można wrzucić, że to jest wszystko mechaniczne, a nie kurwa wszystko elektronika. Dlatego. I co? I widzę moich znajomych, którzy sobie kupują samochody na kredyt, albo jeszcze lepsze, dostają od jakiejś firmy i się lansują tym autem i mówią, że o kurwa, kupiłem sobie auto. I ja pierdzielę, jeżeli dostałeś od firmy, to mów. Ogólnie mówię wam, bądźcie sobą, nie bądźcie jebanymi pozerami, bo taki w Warszawie to jest pełno. Ura, bura, ksiądz wichura. Chodzili za stodołę srać, a teraz wielkich państw rozgrywają. Pozdro, yo!